Dzień dobry, kochani, witam was w pierwszym vlogu z Dominikany. Mój narzeczony nagrał już chyba vlogów 4? 3. On tutaj działa pełną parą, a ja jakoś tak sobie od razu po przyjeździe wychillowałam, cieszyłam się tym miejscem, nie chciało mi się nagrywać. Chyba nawet przez kilka pierwszych dni nie stawiłam żadnego Insta Stories. Tak, mówiliśmy o tym, że... I naprawdę jest mi z tym super, odpoczęłam na maksa i stwierdziłam, nie no, już wiecie, ile może to trwać, muszę w końcu coś dla was nagrać. Także idziemy właśnie na śniadanko. Jesteśmy w Dominikanie, na Dominikanie. Ja bym powiedziała na Dominikanie, ale wszyscy ostatnio mnie poprawiają, że mówi się w Dominikanie. A jak się mówi, na Kubie czy w Kubie? Na Kubie. Na Kubie. Na Kubie. Dobrze. Naprawdę, na 100% ludzi, bo też do mnie pisaliście. Takie to jest dla mnie dziwne, ponieważ kiedyś mówiliśmy cały czas na Dominikanie. Jak w tytule napisałem w Dominikanie i też mi dużo ludzi napisało, że na, to naprawdę jestem tutaj w kontakcie z ludźmi, którzy tu mieszkają i w ogóle w Dominikanie. Dobrze, w Dominikanie. 100%. Także już nie przedłużając, zapraszam was na wspólny dzień z nami. Buzi, rodzinka w komplecie. Cześć! Jest tam, cześć! Gotowa jesteś? Musimy się pochwalić, że Niunia ma dwie jedyneczki. Nowe. Dwie. Nowe. Pokaż. Cześć! Pokażesz ząbki? Zobaczcie, kto już na nas czekał. Co wy tutaj tak świętujecie hucznie? Świętujemy to, że zapraszam cię dzisiaj na śniadanko. A, dobrze. Szampany czekają. I z takim pięknym widokiem codziennie jemy sobie śniadanko, kolację. Co ty jesz z wujkiem? Arbuza? Opa. Dobry taki? No, chyba nie. Za dużo jej chyba do buzi, wiesz, wsadzasz. Nie wyrabia, żeby połknąć. O, już wiesz, nagrywasz to, wiesz. O, jeszcze daj, jeszcze. Tarni. Niam. Kochani, ja wam jeszcze nie mówiłam, ale Luka dzisiaj załatwił nam taką rodzinną wycieczkę z menadżerem Rico Travel. Rico Travel organizuje tutaj podobno najlepsze wycieczki na Dominikanie. Ja już mogę to potwierdzić. Luka był z chłopakami wczoraj, super byli było. Bardzo zadowoleni. Ja na taką wycieczkę na łódkach nie bardzo mogłam się zabrać z Niunią, dlatego załatwił dzisiaj nam taką objazdówkę. Po Kapkanie. Przejedziemy sobie w fajnym miejscu. Kapkana to jest coś w rodzaju takiego państwa w państwie, które jest chyba idealne na taki krótki, rodzinny wypadzik, jeżeli ktoś jest w okolicach Bawaru, Punta Cana. Tak, ale jesteśmy tutaj od 10 minut i w ogóle to wygląda inaczej niż Dominikana. Tak jak my sobie wyobrażaliśmy, że Dominikana jest taka zacofana, że tutaj, wiecie, totalnie nie ma takiej cywilizacji, to zupełnie tutaj jest inaczej. Nie, to jest bardzo luksusowe miejsce. W ogóle Cap Cana jest największym projektem deweloperskim w tej części świata, tak naprawdę. Także zobaczcie dzisiaj Dominikana z innej strony. Opowiadałeś chyba w jakimś filmie, nie? Że ludzie z Ameryki kupują sobie tu willę, bo jest po prostu dla nich taniej. No nie tylko. Tylko z Ameryki, tak, dużo z Ameryki, dużo z Kanady, dużo z Ameryki Łacińskiej. Ale ja już mówiłam nawet, że Shakira ma tutaj, słuchajcie, dom. Kto jeszcze mówiłeś? Znaczy akurat nie dokładnie tu, ale w Dominikanie. W innym podobnym kompleksie, tak. W Casa de Campo, natomiast w Cap Canie również są bardzo bogaci ludzie, którzy mają swoje wille, które są na wzór willi amerykańskich, a czasami właśnie dwa razy tańsze, aczkolwiek też dla przeciętnej osoby, tak, to są kwoty bardzo wysokie. Wiesz, jak ktoś 10 milionów zaoszczędzi na willi, za 40 milionów, to jest tak, spoko, to tu nie? Podobno kupi za 15. Ale tak. Możesz jeszcze powtórzyć, kto tutaj ma właśnie posiadłości. Nie, jeżeli chodzi o Cap Canę, raczej są osoby, które nie są medialne, to nie, są ale osoby... ogólnie w Dominikanie. W Dominikanie? Z takich znanych... Z takich osób, które na pewno mają, bo to jest tak, że niektórzy nie chcą z tym się afiszować, ale no na tak. Pewno ma Shakira, na pewno ma Julio Iglesias, Enrique Iglesias, zresztą Enrique Iglesias bardzo często przebywa w Dominikanie, często teledyski tutaj między innymi kręci. Najprawdopodobniej te wille mają osoby, byli prezydenci niektórzy Stanów Zjednoczonych, Jay-Z. Tutaj po prawej stronie mamy pole golfowe i podobno to jest jedne z piękniejszych pól golfowych, tak? Na Karaibach? Tak, to jest pole golfowe Punta Espada. Ono dostaje prawie coroczną nagrodę za najładniejsze pole golfowe na Karaibach i Meksyku. Więc jest bardzo widowiskowe. To jest jedno z pól. Akurat ten dołek akurat jest najbardziej widowiskowy. Macie w tle Ocean Atlantycki i w prawo od dali widzicie potężny, majestatyczny Cabo San Rafael, czyli przylądek, który oddziela Morze Karaibskie od oceanu. Bardzo przyjemnie, musi się tutaj grać. Kiedyś z moim ojczymem, pamiętam, byłam w Marbella, tak, na polu golfowym, ale tutaj to w ogóle nie ma porównania, jak to wygląda. Podobno mamy zamknąć oczy, bo jakiś będzie super zaskoczenie. Będzie i będzie fajna akcja, tak często robię z osobami, którymi tu przyjeżdżam, że proszę ich dla ich
dla ich wow, bo to tak naprawdę mi to jest obojętne, ale dla ich rał efektu wow, żeby zamknęli oczy i za chwilę jak wjedziemy na Playa Juanillo, która jest jedną z najpiękniejszych plaż w Dominikanie, jednocześnie na Karaibach, jak otworzą oczy i skierują w prawą stronę. Już mamy obiektyw. To zrobić? Już mi jeszcze nie, już mi jeszcze nie. 4, 3, 2, 1. Wow, no naprawdę pięknie. A możemy tam wyjść jeszcze? Tak, my tutaj oczywiście, my tu pójdziemy sobie, spacerujemy, to jest fajna knajpa. Piękny widok, biały piaseczek, woda, pojedyncze palmy. Cienkie palmy kokosowe. Tak, tu i turkus w tle. Przepięknie. 9 miesięcy, my nie mieliśmy jeszcze takiego widoku. Wiesz, jak mieliśmy 9 miesięcy przed oczami. Tak, to jest jedno z najpiękniejszych miejsc w Dominikanie. To jest też super właśnie dla rodzin z dziećmi. Tutaj w ogóle Dominikańczycy sobie na weekendy przyjeżdżają, tak? Do Kapkany. I to jest takie ogólnodostępne dla mieszkańców i dla osób, które zewnątrz przyjadą. To jest taka główna plaża z restauracyjką, z przepysznym jedzeniem. Tutaj jest przepyszne jedzenie? Tak. To zjemy. Przepyszne. Dobrze. Pyszne homary tu mają, to znaczy langusta, to jest rodzaj homarowaty. Nie wiem, czy coś będzie tutaj słychać, bo jest dosyć mocny wiatr. Hello! Hello! Proszę bardzo, musimy popsikać Niunię. Ale ja nie mam jak. Zdejmij ją, ja ci pomogę. Jeżeli teraz, kochani, siedzicie w Polsce, smutnej, szarej, to musicie patrzeć na te widoki. Specjalnie jesteśmy tutaj dla was, żebyście mogli też i się podelektować tym widokiem. Gdybym sobie miała wyobrazić Malediwy i te kolory, to właśnie tak bym to widziała. Piękny, piękny kolor niebieski wody, biały piasek, piękne palmy. W ogóle inaczej to wygląda niż na takiej Dominikanie w kurortach, gdzie jest nasz hotel, gdzie byliśmy 3 lata temu. I tutaj jest obłędnie, ale to tak jak widzicie, trzeba po prostu znać takie miejsca. Nic mi więcej nie jest potrzebne do szczęścia, naprawdę. Ale cudowna woda. Interested, open your eyes, let's get it done. Take my hand, just follow me. Shadow me, I won. Żałuję trochę, że nie wzięliśmy stroi kąpielowych, bo spokojnie moglibyśmy się tutaj pokąpać. Tutaj praktycznie nie ma ludzi. No ale trudno. Trudno, może następnym razem za rok, czy kiedy indziej, jak tutaj przyjedziemy, to na pewno się tutaj wybierzemy na tę plażę. Od razu przy Molo Hotel Hyatt. Także tutaj już są same luksusowe hotele, tak? Tak, tak. W Kapkanie budują się hotele Secrets, Hyatt, Sanctuary. Jest jeszcze bardzo luksusowy Eden Rock na samym końcu. I tam sieci TRS Turquesa, to jest taka marka premium Palladium. Jezu, nie! Nie żartuj! Nie! O nie! Chciałabyś tutaj mieszkać? Kochanie, chciałabyś? Mogłabyś codziennie pływać w takiej wodzie cieplutkiej. Tak, tak? Idziemy coś zjeść już. Możesz też za długo być na takim słoneczku. Idziemy zjeść, ty masz szczęśliwa Niunia! Przyszliśmy coś zjeść do knajpki tutaj na plaży i spójrzcie, teraz w czasie koronawirusa nie ma kart, tylko możemy zeskanować sobie kod i sprawdzamy menu. Co tam ciekawego jest? Czy coś możesz polecić dobrego? Zamówiłem mojito z chinolą. W dominikańskim, hiszpańskim marakuja to jest chinola. Dobre jest? Najlepsze. Każdy, kto tutaj proponowałem, każdemu zawsze mówi, Jezu, najlepsze chyba jako w życiu. Tak? Ever. To musimy naprawdę spróbować koniecznie. A, trzy? Tak. Dobrze. Kupujemy dom na Dominikanie? Tak. W Dominikanie. W Dominikanie, no. Tak, bo cena jest podobna. Spodobało ci się, że jest tak luksusowo? Które... Nie, spodobało mi się to, że można uciec od zimy, od szarości. Ja tak się na ten wyjazd wyłączyłem, że ja nie widziałem ani jednego story z Polski. Nie widziałem żadnego śniegu. Mi się wydaje, że wszędzie jest tak samo teraz. Tak, wiesz, mental, tak, bo fajnie, żadnego stories nie widziałem. Ja chcę tak żyć. Rybko? Rybeczko.
Zobaczycie, po dwóch? Mm. Nie? Obłęd. Mówiłem, to jest najlepsze ever. To jest to smakuje jak taka świeżo wyciśnięta marakuja. I nie czujesz w ogóle alkoholu, mimo tak. tego, że ja zawsze Pycha. Mówię do nich, że komu para Polaków. Oni też znają, jak mnie widzą. Co to znaczy, komu para Polaków? Jak dla Polaków. No. Czyli oni mocniejsze? Wiedzą, oni tu czasami w ogóle wlewają... To jest mocniejsze? Oni tu czasami wlewają 100 ml. Może tak z 80, 240. No. Nie czujesz tego, bo czujesz za jakiś czas. Bo kwaskowatość marakuji zabija smak alkoholu. Pyszne. Mmm. Pycha. Takie świeże, pyszne. Czekając na jedzenie, przyszłam posiedzieć sobie jeszcze sama na plaży. Mam tak, powiem wam, od jakiegoś czasu, że Charlie już zaczyna nam naprawdę mocno świrować i jest jej wszędzie pełno. I wczorajszy dzień, gdzie Luka popłynął sobie na wycieczkę z chłopakami, był dla mnie i dla Ewy istną katorgą. Ona tak się zachowywała, najprawdopodobniej wychodziły jej zęby i jakby to nie jest jej absolutnie wina, my byłyśmy cały czas dla niej, pomagałyśmy jej, ale poważnie od samego rana do wieczora byłyśmy same i byłyśmy tak zajechane, że dzisiaj jestem w tym miejscu. Zostawiłam Lukę z Niunią, poszedł ją bujać, ponieważ znowu jest problem z zaśnięciem, także on sobie tam w tym momencie musi radzić z nią, a ja siedzę, patrzę na ten piękny widok, słucham szumu fal i jest cudownie. Jest taki czas naprawdę w życiu świeżej mamy, że ma się wszystkiego dość. I wczoraj był jeden z tych takich dni, gdzie powiedziałam sobie, o mój Boże, jak przekichane mają samotne mamy. I trzeba korzystać. Trzeba korzystać z takich dni, gdzie jest się w takim pięknym miejscu. My jesteśmy z nią cały czas. Dzień w dzień. Ja nie mam praktycznie przerwy od niej. Nie jest tak, że ja sobie ją zostawię z moją mamą na cały dzień i pojadę gdzieś. My mamy ją cały czas i może inaczej byłoby, gdybyśmy mieli dziadków na miejscu i mogli jakoś odpocząć, albo na przykład, nie wiem, ja bym chodziła do pracy, czy Luka. My pracę mamy taką, jaką mamy i po prostu nie mamy nawet tej chwili, żeby czasami odpocząć, co jest bardzo ważne przy takim małym dziecku, także teraz jest czas dla mnie. Co prawda to pewnie jest 10 minut, ale i tak jest cudownie, trzeba korzystać. To wygląda naprawdę pięknie. Czemu ty, Dzidziusiu, nie chcesz spać? A, bo ona jest na pięknej tutaj, w pięknej miejscu i nie chce też patrzeć, oglądać. Dojechaliśmy właśnie do mariny i naprawdę jestem pod wrażeniem, jak wszystko tutaj to wygląda. Dla mnie to jest takie małe Miami, co? Czy poczekaj troszeczkę... jeszcze chwilę, bo to jest tylko pierwsza zatoczka tutaj, tam później są to naprawdę bardziej... wygląda wszystko bardzo luksusowo. Jest bardzo luksusowo, jestem zostało w szoku. Sztucznie stworzone i tak jak powiedziałem chyba wcześniej, jest to największa inwestycja deweloperska w tej części świata. Więc tam jeszcze są porobione specjalne kanały, tam są luksusowe wille. Czyli idziemy tam można teraz, można nie tak? tylko tu mieszkać w mieszkaniach, ale są też wille, które mają od razu zejście do swojej łodzi. Mhm. Czyli masz willę z basenem i masz zaraz swoją łódź przy swoim doku. A oprócz tego jeszcze zobaczycie resztę części mariny, gdzie tam stoją również jachty, między innymi właścicieli kapkana, mhm. rodziny Azurich. To jest w jacht warty kilkadziesiąt milionów dolarów. To sporo. Dominikańskie nazwiska tak brzmią, czy to są nie, polskie? Nie, to jest bardzo ciekawe. Dominikańczycy są miksem narodów. Mhm. I mimo tego, że rodzina Azuri, w hiszpańskim H jest nie ma, o nich pisze się Hazuri, jest pochodzenia libańskiego, ale to jest któreś pokolenie i to są normalnie Dominikańczycy. Tak samo obecny prezydent Luis Abinader jest z pochodzenia libańskiego. A rodzina na przykład Ranieri, które ma grupę Punta Cana, między innymi właściciele lotniska tego wielkiego Punta Cana. Mega włoskie nazwisko. Tak, ale to jest też któreś pokolenie i to są też normalnie Dominikańczycy. Więc Dominikana jest miksem wszystkiego. To jest mieszanka ludzi z Afryki, którzy tu byli jako niewolnicy przewiezieni, wymieszana z Hiszpanami. Mamy również Chińczyków, mamy diasporę chińską, mieliśmy Żydów, których trochę tutaj przywiózł. To jest miks wszystkiego, dlatego Dominikańczycy nigdy nie mają problemu, jeżeli chodzi o jakąś taką sztuczną poprawność polityczną. To jest normalną rzeczą, idziesz do sklepu na przykład, negro, czyli normalnie ciemny, to jest normalne, albo negrita. W ogóle negrita albo morena, to są takie ładne, zalotne określenia do kobiety. A na przykład tym przyjrzysz, China, czyli Chińczyk. To jest normalne, to jest po prostu wyłuskanie osoby z tłumu, a nie jakieś znaczenie negatywne. Nie, ja tylko ci powiem, że jestem pod wrażeniem, jak wszystko ładnie opowiadasz.
Naprawdę. Jakbyś pracował w telewizji, prawda, Luka? A, ja to powiedziałem. Wszystko pięknie wytłumaczone. Michael Jordan tutaj był niedawno. Tydzień temu, tak? Co roku tutaj jest. Co roku tutaj jest. Widzisz? Ale to, co powiedziałeś, że dużo osób może napisać, że wcale Dominikana tak nie wygląda, prawda? Że tak, oczywiście, to jest kraj typowych kontrastów. To jest kraj amerykańskie, to jest mnóstwo ludzi, którzy naprawdę biednie żyją, bardzo skromnie, ale są też tego typu miejsca. Natomiast to, co często podkreślamy, to też nie jest kraj tak zwany trzeciego świata, że to nikt nie zainwestuje. No jeżeli ktoś buduje coś takiego, a to nie jest jedyne zamknięte miasto, bo jest jeszcze Cap Cana, jest jeszcze Casa de Campo, jest jeszcze Punta Cana, to pokazuje, że są całe enklawy, gdzie ludzie naprawdę bardzo dużo inwestują. No tutaj przeogromne pieniądze muszą być inwestowane, to widać. To jest, mi się podoba tamta trzecia ostatnia. Trzecia, to zaraz do niej dojdziemy, ale zobacz, to jest bardzo ładna, bo ma takie przyciemnione czarne szyby. Ładne zasłony. Najważniejsze. Tam bym sobie... Te ładne zasłony. A na górze Netflixa. Pufy fajne na górze. Ta, te ładne zasłony. Ładne pufy. Takie są kryteria. Ten jest fajny, jeżeli chodzi o dużą rodzinę, znajomych, ale taki mniej. On praktycznie... No ten jacht wygląda też przepięknie. Teraz wyobraźcie sobie, że przyjeżdżamy tutaj całą ekipą, wsiadamy na taki jacht, płyniemy, impreza. Kochanie, tutaj jest jakby bardzo luksusowo. Taka Marbella, co? Marbella, tak. I chcę tylko powiedzieć, że jestem bardzo dobrym narzeczonym, ponieważ ja ogarnąłem, ja miałem to nagrywać, ale sobie tak pomyślałem, że dla ciebie to będzie fajny materiał, szczególnie, że ty opiekujesz się tyle dzidzią i nie miałeś czasu nagrać żadnego vloga. Wczoraj ty miałeś taką wycieczkę bardzo szarpaną, płynęliście i było super, impreza też fajnie, a ale dzisiaj dla mnie to jest taki z wózeczkiem, ja dzisiaj, spacerek. Tak, cieszę się, że nagrywasz tego vloga, jest tak fajnie. Nie? Bardzo fajnie. Był super, super gość, co? Super gość, naprawdę, ale jaką ma wiedzę niesamowitą. Widzieliśmy do niego, że ty pracowałeś w telewizji, ta dykcja, ten storytelling, to jest po prostu... I właśnie... To jest inspiracja dla mnie kolejna. Właśnie, jeżeli będziecie chcieli pojechać tutaj na wycieczki, to Rico. Naprawdę Rico Travel, oni wam zapewnią fajną wycieczkę. Co jest fajne w tym Rico Travel, ja rozmawiałem właśnie, że ja moją wycieczkę, którą już oglądaliście na moim kanale na Saonie, ja dogrywałem, jak Angelika spała o 22:00 i sobie normalnie na luzie pisaliśmy. A może to, może Katalina w piątek? Nie, spoko. Nie, że biuro, o jakaś obsługa klienta, wiesz o co chodzi, czekałem na odpowiedź. Ale wiesz co, nawet teraz jak siedzieliśmy na plaży, to cały czas nie rozmawiał z jakimiś osobami, no, doradzał. Cały czas pisał, fajnie, przepraszam, fajnie. Bo mamy sezon, ja mówię, znam, ty mi pomogłeś od 22:00. Angelika spała, a ja sobie godzinę, super, bo szukałem bardzo optymalnej wycieczki. Super. Weszliśmy do sklepu, podobno przepyszne piwo tutaj jest. Blue Moon. Ostatni, o nie, no. Ale to nie ma trzech takich? Nie, tak. Ale zapytaj się, jaki jeszcze poleca, żebyśmy mieli trzy. Dobra, weźmiemy do spróbowania. Ja w ogóle z moją mamą jesteśmy takimi smakoszami piwa, że sobie nie wyobrażacie, prawda, Luka? Zawsze... Brardos? Zawsze bierzemy piwka, jakieś chipsiki i dla nas jest Szasia, super. Mówię, bo hiszpańsko, no, nic nie dostaję. Gratuluję, bardzo ładnie, już się przyzwyczaiłam przez ten czas. Ale mówię? Bardzo ładnie mówisz. To jest bardzo dobre, my już 3 lata temu przewieźliśmy ten alkohol do Polski i tutaj są takie skrawki. Możesz mi powiedzieć, co to tutaj jest w środku? Ponieważ lubię mama chłodę. To jest podobno bardzo dobre na brzuch. Tak, jeżeli brzuch boli. Według Dominikańczyków mama chłodna jest dobra na wszystko. Na potencję, aha, na jakieś problemy żołądkowe. Babcia u nas to pije, wiesz. Nie znam historii babci, natomiast jest uznawane za wiagrę dominikańską. Naprawdę? Historii mojej babci, tak mi się znaczy, Dominikańczycy. To jest uznawane za wiagrę dominikańską, a nasze babcie to na brzuch babka pije. Danusia. Znaczy to nie, Dominikańczycy też uważają, że to też to kwestia zdrowotna. I podobno to się zalewa chyba jakimś alkoholem, to tak? To w ogóle korzenie różnych drzew. No właśnie, nie wiedziałam, co jest w środku. Tak naprawdę to, że jest mamahuana sklepowa, to jest domena ostatnich 2-3 lat. Aha. Dlatego, że mamahuana jest typowym domową nalewką. Aha. Więc to, że powstała w sklepach, to tylko dlatego, że turyści zaczęli to kupować i 2-3 firmy znalazły w tym biznes. Natomiast no my kupiliśmy 3 lata temu właśnie. Więc masz normalnie butelkę, którą korzeniami drzew w środku wkładasz, zalewasz to mieszanką miodu, czerwonego wina, słodkiego najlepiej, Dominikańczycy wszystko na słodko lubią, i ciemnego rumu. I teraz niektórzy dorzucają na przykład imbir, niektórzy dorzucają jakieś inne goździki, różne rzeczy, zależy jak to się chce. Jak się bawisz na wycieczce? Dobrze? Ja się
totalnie nie dziwię teraz, że tutaj przyjeżdżają takie naprawdę bardzo znane osoby, ponieważ tutaj jest totalna pustka, jest cisza, spokój, nikt totalnie nie chodzi. Naprawdę, jeżeli jest się takim, jest się taką światową gwiazdą, to można się zrelaksować. Ona chce piwo. Daj mi na chwilę butelkę i teraz płaczę, że jej zabrałem. To jest problem, Myszka. Że to znaka, że dobrze jest wychowywana. Myszka, nie możesz, ty nie możesz takich rzeczy. To nie do buźni, nie. Daj jej kolę. Fajnie już? Tato. Pan przejmuje, daj jej kolę. Ja jak miałam roczek, to podobno przed dzieckiem się wykłada wtedy książkę, pieniądze i flaszkę. Tak? I tak. I to, co dziecko złapie, to podobno taką ma przyszłość. Znasz to? Zgadnij, co złapałaś. Flaszkę. Ale zaraz po flaszce pieniądze. Więc to takie może być, wiecie, połączone. Gdzieś moja torebka stała taką po prostu na ziemi i panowie mi przywieźli Meleksem. Thank you so much, bye. Przywieźli mi po prostu torebkę, gdzieś zostawiliśmy. Ja byłam pewna, że w samochodzie. Nie. Chyba przy sklepiku zostawić? Tutaj? Nie. No, na pewno nie. Nie, bo nie mieliśmy pieniędzy, myśleliśmy, że w samochodzie zostały, wiesz? No to gdzieś może przy samochodzie, jachta gdzieś. Przy jachtach, na samym początku, Luka. To na pewno. O, jestem pod wrażeniem. I tak panowie tutaj przywieźli nam. Widzisz, tak jak... Ale miło, naprawdę. Zostałabym bez torebki, bez pieniędzy, bez telefonu, bez wszystkiego. Mysza, filmuj proszę uważnie moją torebkę, ty ją trzymałeś. Nie, ty się utrzymałeś, ja nie wiozłem, jak nagrywałaś, gdzieś położyłaś. Tutaj jest takie miejsce, to wygląda w sumie jak hotel, ale wszyscy mieszkańcy, którzy mieszkają w tamtych domach, mają dostęp właśnie do tej plaży, do tej zatoczki, do pięknej restauracji. Restauracja jest super, co? Kurczę, przepiękna. Będziesz, taki basen. Będziesz. Ja wiem, że ty to uznajesz jako żart, ja ci mówię. Nie no, to jest po prostu raj. Zatoczka, plaża, raj. Restauracja. Znowu ta plaża, znowu woda. Znowu ta plaża, znowu te ząbki. Mam na Dominikanie. Dość. Dwie jedynki mi wyszły. O ja. Szalona ręka atakuje! Szalona ręka atakuje! I szalona ręka atakuje moją córkę! I szalona ręka atakuje moją córkę! Ja też nie wiem, ale wygląda fajnie. Jak smakuje? Dobrze? Bardzo słodkie. Co to jest? Horchata. To jest meksykańskie. To jest z mleka ryżowego. Mleko koncentrowane. Dzięki. Mogę czekać w Polsce, nie wiem. Koncentrowane. Możesz słownik. Oraz kanela, czyli no Jezu po polsku. Cynamon. 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 Zobacz. Wypiłeś prawie wszystko? Pyszne. Ojej. Dobra. Ale jakie szkło w ogóle fajne, klimatyczne. Dla mnie dla dziecka takie smakowe jestem dzieciak, wiesz, tak, słodkie. Arli, u kogo ty jesteś? U cioci z Meksyku? Tutaj pracownicy są podobno właśnie z Meksyku. She's looking for your mask. Dobre? To jest takie mleczko z cynamonem, wiesz? Jeszcze? Tak pije. Nie załapała już. Wracamy już do samochodu i możecie zauważyć, jak stoją tutaj na ulicy i sprzedają awokado. I te awokado jest tak przepyszne, mamy je w hotelu, jest po prostu najlepsze, jakie kiedykolwiek w życiu jadłam. One są naprawdę takie duże, soczyste i codziennie polujemy na nie właśnie wieczorem na kolacji. Pakujemy już wózek. Dziękujemy bardzo, pa! Za miłą wycieczkę dzisiaj. Pakujemy już wózek do samochodu i zmykamy do hotelu. Ja już czuję się taka spocona po tym całym dniu, mokra, nie mieliśmy w ogóle klimatyzacji. Ale jest super, powiem wam, że tak jak wcześniej byliśmy w tej luksusowej części, tak teraz jest troszeczkę inaczej, ale to ma właśnie największy klimat tutaj, także chłopaki podjeżdżają samochodem, a ja, czemu na mnie trąbią, a ja chcę podejść troszeczkę dalej i zobaczyć.
zobaczyć, co tam fajnego pan ma w samochodzie. Jak się mówiliśmy. Pan mi śpiewa. Hi. 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 That's your car? What do you have here? What is this? What is this? Lemon? Bacita, bacita. Pineapple. Papaya. Papaya. Wow, very big. Look nice. And mango? Okay. Ale przyjemnie. You have so nice weather here. Very nice weather. Hot. Sun. I like sun. Hot? No. Bardzo ciepło tutaj. Gorąco. No, rozpływam się na tym słońcu. Ciepło! Nie? Wait. Jak się mówi, że jest ciepło? Że jest super pogoda? Tengo calor, powiedz. Tengo. Czy jest gorąco? Okej. Okay. Tengo calor. Tengo calor. Tengo calor. Yeah, very nice. Super jest. Kurde, on mnie tutaj nic nie rozumie. Co ty jeszcze, Mysza, chciałeś oprócz mango? Chinoa. And chinoa. 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 Ja i zakupy na to minikanie. $1? $2? To jest jakieś szaleństwo. Pan mi tyle tego włożył i chce tylko ode mnie $2? Wait. I give you more. Jak ci się podobało dzisiaj na wycieczce? Fajnie było? Fajnie było? Super było? Co ten tata robi tam z tyłu? Radziek nie był Radziek. Idzie Radziek nie był Radziek. Idzie Radziek nie był Radziek. Już się wykąpałam i chciałam wam pokazać moją opaleniznę. Tutaj jestem cała czerwona. Ręce to po prostu jakbym poszła dzisiaj na truskawki. Tylko taki, wiecie, tutaj miałam rękawek, łokieć opalony, ręka, mam opaskę opaloną, zerwałam ją później, także dobrze, że ją zerwałam, bo bym dzisiaj wyglądała z nią średnio. Także opalenizna na wycieczce zaliczona. Tutaj jest to bardziej widoczne. Jesteś jakbyś z pola wróciła. A mi się to podoba. Tak zwany redneck. Bo jest mi tak ciężko się opalić na co dzień. Zobaczcie się, że masz same ramiona czerwone? Tak. Ogarniamy się, Luka już też wykąpaliśmy sobie razem Niunię. Dobra. Smaruję ją i idziemy na basen, tak? No idziemy, bo chyba tam jednak urodziny świętują, wiesz? Tak? Tak z czego co widzę. Utrzymaj, już mnie spada. Dzisiaj miał być świętowany ogólnie, był taki dzień. Odkąd przyjechaliśmy, było powiedziane, że Juri dzisiaj... Juri dzisiaj ma urodziny, natomiast codziennie tyle razy imprezowaliśmy, że Ewa powiedziała, tak, Ewa powiedziała, że jednak nie będzie tych urodzin z Jurim razem, zadecydowali, a jednak są podobno, także idziemy na basen i zobaczymy, co tam się dzieje. Bo jeszcze nie jestem ubrana do końca, muszę rękawki założyć. Zobaczy opaliznę. Ty nie jesteś taka opalona, bo cię chowaliśmy. Ale mam, się opaliła nieźle. Szczurku mam. Myślałam, że nasi faceci to są czuby, ale jednak znalazłam większych czubów. Jezus. O Boże! Co ten twój wujo tutaj wyczynia, co? Juszka, zainteresowana jesteś bardzo. Jedno z lepszych przeżyć w moim życiu. Juri mówi, jedno z lepszych przeżyć w moim życiu. Taki piękny widok mamy od razu przed wejściem do pokoju. Tutaj jest nasz pokój. Po prawej, po lewej jest pokój Ewy i Juriego. I taki mamy piękny widok. Nie mam karty. Czy jesteś gotowy już na swoją kolację? Tak, ale pięknie wygląda. Dziękuję. Ile czasu jeszcze mamy czekać? 10 minut. Bo już wszyscy są gotowi. 5 minut. Tak? To mamy czekać na was, czy mamy iść już do kolacji? Dzięki, wszyscy. Tak? No, czekamy na was. Jak pięknie. Bardzo pięknie. Wiesz, co mi się przypomina? Znaczy, to nie jest twój film pierwszy oficjalnie, ale teraz na kanale masz go jako pierwszy, pamiętasz? Stylizacja, outfit of the day, of the night chyba, tak? Mam na sobie mało z H&M-u.
To dobra, wracamy do korzeni, jedziemy. Ja przedstawię wam dzisiaj mój strój na imprezę. Tak wtedy zaczynamy. Na urodziny Juriego. Mam obok masz niunie, obok basenik dmuchany, zobacz. Tak, piękne otoczenie, palmy, Juri z piwem w tle. Nie widać go akurat, ale... Na sobie mam, kochanie, sukienkę, self-portrait. Sukienkę? Sukienkę. Czarna, koronka. Ładna? Bardzo ładna. Dalej mamy gumkę do włosów, wtedy też miałam gumkę do włosów. Bransoletka Hermes, od ciebie kupiona przed wyjazdem. Tak. Buty również od ciebie, Valentino, to tyle. Koniec stylizacji. No to mniej więcej tak to wtedy wyglądało, tak samo. 100 lat, 100 lat! Thank you.